Cześć, witam serdecznie. 23 stycznia, kawka z szewcem, napijmy się kawki. Słuchajcie, wczorajszy film, nie tak przy okazji, te buty, jak tutaj chciałem zakonserwować, stwierdziłem, że coś nie gra, ponieważ te środki się nie wchłaniają. Zrobiłem sobie próbę, sprawdziłem, zacząłem je oglądać i szukać piktogramów. Tak więc tutaj się okazało, że jest skóra powlekana. Tak więc z takimi butami ciężko jest cokolwiek zrobić, czyli nie trzeba używać past, kremów, balsamów, czegokolwiek. One są wodoodporne, bo są pokryte sztucznym plastikiem, tak? Ale dzięki temu, że są pokryte sztucznym plastikiem, to są też nieprzepuszczające powietrza w tych miejscach. Może tutaj na tych jakichś membranach, ale tutaj też jest poliester jakiś. Więc troszeczkę lipa, troszeczkę słabo. Tam ktoś napisał, że glany to raczej z naturalnej skóry są licowej, chyba że takie dziadostwo. No byś się zdziwił, bo też dostaję tutaj glany droższe. Można było powiedzieć, że kiedyś markowe buty, a jednak są też z powlekanych skór robione. Teraz tak sobie to wszystkie te kropki połączyłem. Moim zdaniem będzie tak, że będzie jakiś model glanów czy butów za 400-600 zł i będą tak samo wyglądające buty z tego samego producenta za 900-1000 zł, to jak chcesz mieć bardziej większą prawdopodobieństwo, że będą ze skóry licowej, to trzeba będzie uderzać w te droższe. Po prostu ceny butów podstawowych nie będą drożeć i to jest taka tendencja. One nie drożeją od jakiegoś czasu. Może o wskaźnik inflacji, może minimalnie, ale ogólnie nie drożeją. Tylko materiały użyte do tych butów znacznie są słabszej jakości. Tam po prostu jest projektowane postarzanie produktów, żeby te buty nie wytrzymały i żeby te buty były gorsze w eksploatacji, żeby szybciej się zniszczyły. Natomiast te lepsze buty jakościowo, te ceny są wtedy wyższe. I tutaj się klienci się tutaj rozdzielają na tych, którzy chcą mieć lepsze buty, chcą mieć bardziej jakościowe buty, to sobie kupują lepszej jakości buty. Ci, którzy chcą mieć tańsze, no to kupują sobie takie buty powlekane i wierzą w to, mają nadzieję, że mają buty skórzane. Natomiast później się zastanawiam, dlaczego ta noga się tak poci, dlaczego one tak śmierdzą i dlaczego po roku czy po dwóch zaczyna skóra odchodzić. Przecież ja nic złego nie robiłem, nie robiłam. Tak więc troszeczkę dziwne czasy są, no ale cóż, słuchajcie, chcę wam pokazać tutaj, o, tutaj fleczki Vibram zrobione. Jednego buta przyniosłem, żeby drugi tak samo, wiadomo. No i tutaj klejone, całe spody czyszczone, klejone, oj, wczoraj się tego rozpuszczalnika troszeczkę nawdychałem. I tutaj przody, przody są robione innym klejem, reszta też innym, bo tam dwa różne materiały. Tu będę robił suwaczek, to jest bardzo często się tak psuje, nawet w markowych, tutaj jakiś chiński jest. Słuchajcie, takie buty przepastowane z warstwami kremu, one muszę przyznać, że też mają swój urok. Patrzcie, jak ładnie się te przeszycia, jak ładnie są zalepione. One się tak ładnie mienią, tak się błyszczą, gdzieniegdzie, więc Też można powiedzieć, że czasami takie buty mają swój urok, chociaż czasami się zastanawiam, że jakby tak to wszystko zmyć, to aż strach pomyśleć, w jakim stanie, co by tam w środku było. I teraz nikt nie powie, że tyle warstw kremów tego wszystkiego powoduje, że ta skóra jest nie będzie się wysuszała w konsekwencji. To jeszcze jest spoko, jeszcze czujesz w dotyku, że tutaj jeszcze 10 warstw past może spokojnie przyjść i jeszcze ta skóra jest w miarę miękka. Tutaj będę coś próbował z zapiętkami. Zobaczymy, co tam wyjdzie. I z takimi wyższymi też tutaj, no tu nie będzie jakiegoś problemu. Coś się wkomponuje tutaj w zewnętrzną stronę. Słuchajcie, tak więc... A, jeszcze mam tutaj, słuchajcie, patrzcie. A, jaki wysoki.
O kurczę, już jest parę minut po siódmej. Muszę przyspieszyć prezentację. Tam mi ktoś też napisał właśnie, oj drogi panie, polecam zaczerpnąć jakiś kursów zrobienia prezentacji, bo skórę można było odwrócić do widza, pokazać zbliżenie i tym podobne. Dużo chęci jednak, technika wykonania. O. Technika wykonania jeszcze słaba. Pozdrawiam. Dzięki, dzięki za opinię. To było do filmu. Test past. Aha. Kojarzę. Słuchajcie, ja swoje filmy, żeby coś dla was nagrać, to ja albo przychodziłem tutaj w niedzielę, w sobotę wieczorem i nagrywałem jakieś rzeczy, albo po prostu próbuję coś, coś widzę, coś robię i o kurczę, to można by pokazać wam. Szybko, zaraz rozstawiam światło, tak dalej. Zamykam warsztat, daję kartkę, zaraz wracam. I mam bardzo mało czasu, żeby to wszystko nagrać, ponieważ nie nagram, nie będzie tego w ogóle. Nagram, może się okazać, że jakość, technika, mój sposób mówienia z tej chwili jest troszeczkę na niższym poziomie, ale to, co chcę wam pokazać, wam pokazuję. Jeśli zawsze, zawsze jest tak, że jeśli was zaciekawia jakimś tematem, możecie wtedy sobie poszukać, czy na stronach zagranicznych, czy na innych jeszcze polskich profilach YouTube'owych. Przecież tych szewców to jest od groma u nas w Polsce. Więc możecie zaczerpnąć wiadomości. Słuchajcie, nie jestem jedynym zakładem szewskim. Nie jestem jedynym facetem, który na przykład miał na stole 10 czy 12 różnych past i mógł stosować różne pasty i mógł ocenić, która jest do czego dobra. Zakładów szewskich jeszcze są setki, tysiące w Polsce, tak więc jakby tak sobie pomyśleć, żeby każdy szewc się dzielił swoją wiedzą, to macie panie skąd czerpać wiadomość, wiedzę, tak dalej. Tak więc ja, to nie jest TEDx, powiem wam, to nie jest TEDx. Jak ja bym się tak przygotowywał do wszystkiego, to prawdopodobnie poczucie tego, słuchajcie, tak jak buty robię, tak? Buty czasami robię i czasami je robię, co chwilę patrzę, a tu jeszcze trochę można wyglancować, tu jeszcze coś można zrobić. Aż w końcu się zastanawiam, mówię, kurczę, ja ich nigdy na tą półkę nie odłożę, jak będę co chwilę coś poprawiał. Tak samo jest z tym nagrywaniem. Jeśli ja bym te filmy, te, które nagrywał tutaj i ja bym to oglądał czy słuchał, raz, dwa, trzy razy, jak obrabiam filmy, to jest dla mnie naprawdę tragedia, to co chwilę coś wycinam, co chwilę mi się coś nie podoba, ale jakbym miał to oglądać, to bym tego nie udostępniał, bo bym się wstydził, bo bym widział, jaka to jest słaba jakość realizacji, ale to dodaję, ponieważ nie oglądam tego i ja swoich filmów nie oglądam, ale Wam dziękuję za komentarze, za wiadomości. Dziękuję, że Wam się podobają te filmy. Jeszcze jedna uwaga na koniec. Te skóry powlekane to jest taki znaczek. Uważajcie, jak kupujecie glany, buty wojskowe, róbcie sobie zdjęcia. Weźcie sobie dwa buty, tak? I zróbcie sobie zdjęcie, żeby było widać, jakie są znaczki. Może się okazać w przyszłości, że jednak była skóra powlekana, a na piktogramie nie było tego oznaczenia skóra, że była tylko, że skóra naturalna, wtedy możecie dochodzić swoich, jeżeli nie było, było złe oznaczenie, możecie coś tam działać. Unikajcie skór, jeżeli chodzi o takie buty. Jeżeli chodzi o lakierki, to jest całkiem inna kwestia, to może w następnym odcinku o tych lakierkach troszeczkę porozmawiamy. Tak więc z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo za kawkę z szewcem. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, cześć.